Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. Na żywo w internecie w programie Trzaskowski Rozmawia. Rafał Trzaskowski, kandydat na prezydenta Warszawy w naszym studiu. Dzień dobry, witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Mnóstwo ludzi, mnóstwo emocji, mnóstwo energii. Wczorajsza konwencja. Jak wrażenia? Wrażenia rewelacyjne. Naprawdę było mnóstwo dobrej energii. Widać było, że wszyscy są zdeterminowani do tego, żeby te ostatnie tygodnie walczyć, spędzić na ulicach Warszawy między warszawiakami i warszawiankami. Bardzo dobra energia, można było sobie doładować baterię. No i też bardzo ważne słowa padły, nie tylko od Pana jako kandydata na przyszłego prezydenta Warszawy, ale także od gości zaproszonych. Tak, to prawda. Grzegorz Schetyna mówił o tym, jak ważne są te wybory. Premier Jerzy Buzek mówił o tym, że bez europejskich pieniędzy trudno sobie wyobrazić przede wszystkim kwitnące samorządy, kwitnące miasta, czy miasteczka, czy wsie. Mówił o pojęciu solidarności. Ja potem miałem okazję przedstawić program. Rzeczywiście udało się punkt po punkcie przedstawić te konkretne propozycje programowe, a później Kasia Lubnauer i Basia Nowacka mówiły też o randze tych wyborów. No a dziś spotykamy się w programie pierwszym takim w historii internetu na stronie facebookowej Rafał Trzaskowski, w którym to internauci będą zadawali pytania, więc zachęcamy Państwa do tego, aby w komentarzu pytać. Przez najbliższą godzinę na te pytania będzie odpowiadał właśnie Rafał Trzaskowski, kandydat na prezydenta Warszawy. No to skoro wspomnieliśmy o konwencji, to może zobaczmy w takim razie, jak było, jakie emocje towarzyszyły temu wydarzeniu. Jest najlepsza. Nie ma innej lepszej kandydatury. Wnosi wiele żywiołu, takiej świeżości. Jestem całym sercem za programem, za wszystkim, za rozwojem, za europejskością. Warszawa dla wszystkich. Gorąca, gorąca konwencja za nami. Fantastyczna energia od wszystkich płynąca. Przede wszystkim poważne propozycje, poważne dla warszawiaków. Bardzo dużo jest poświęcone seniorom, co jest bardzo ważne, no bo jak wiadomo, demograficznie coraz więcej będziemy mieli seniorów. Ten program łączy różne grupy społeczne, które w Warszawie są. Warszawa dla wszystkich, i dla tych starszych, i dla tych młodszych, i dla tych, którzy mieszkają na Pradze, i dla tych, którzy z czeskiej Pragi przyjechali. Pochodzę z Bangladeszu, mieszkam tutaj ponad 13 lat. Super energia, naprawdę, którą można zasilać sobie akumulatory, ruszać w miasto, żeby wygrać te wybory, bo taki właśnie jest nasz cel. Warszawa jest dla wszystkich. Też myślę, że to nie tylko puste hasła, konkretne działania ułatwiające życie warszawiakom i wszystkim ludziom, którzy przyjeżdżają do naszej stolicy. I że pozostanie miastem europejskim i nie cofnie się 10 lat do tyłu. Już po wszystkim, naprawdę było gorąco i dosłownie w przenośni. Fantastyczna atmosfera, same dobre przemówienia z taką pełną energią. I Grzegorz Schetyna i przede wszystkim pan premier Buzek dzisiaj naprawdę mówił o tym, jak Europa jest ważna i jak ważne jest to, żeby samorządy pozostały europejskie. Bardzo dobre przemówienie Kasi Lubnauer. Basia Nowacka też mówiła o tym, jak ważna jest Warszawa i że Warszawa musi zostać miastem otwartym i europejskim. Mi się udało przedstawić program, nie mnie oceniać jak dobrze, ale sądząc po reakcji sali, która była naprawdę gorąca i pozytywna, myślę, że te wszystkie nasze pomysły bardzo ważne na edukację, na kwestie dotyczące planowania przestrzennego, na pomoc seniorom, na kwestie związane choćby z Zieloną Warszawą czy z komunikacją miejską, myślę, że trafiliśmy w punkt. Tak właśnie było wczoraj na konwencji Rafała Trzaskowskiego. No to przechodzimy w takim razie do pytań internautów. Pierwsze pytanie. Co ma Pan do zaoferowania dla rodzin? Pyta Mahbub. No przede wszystkim dwie rzeczy, dlatego że jak rozmawiam z rodzinami, z warszawiakami na ulicach Warszawy, oni mówią przede wszystkim o kwestiach edukacji. W związku z tym to jest ten pierwszy blok propozycji. Więcej szkół, 18 szkół, 25 przedszkoli, a oprócz tego chcemy dopłacać każdemu warszawiakowi do zajęć pozalekcyjnych 100 zł miesięcznie. I dzięki temu warszawiacy będą mogli dokonywać razem wyboru, rodzice razem z nauczycielami, jakie to zajęcia powinny być dodatkowe w szkołach. Czy zajęcia sportowe, czy zajęcia z gry na instrumencie, czy dodatkowe języki. I dzięki temu będziemy wyrównywali różnice pomiędzy szkołami, pomiędzy tymi rodzicami, którzy mogą sobie na coś takiego pozwolić i tymi, którzy są w trochę gorszej sytuacji, czy mają na przykład mniej czasu, żeby takie zajęcia zapewnić. I druga kwestia to kwestia dotycząca mieszkań.
Przygotowaliśmy taki program dotyczący mieszkań, tańszych mieszkań na wynajem. Będziemy ich budowali 1500 rocznie i dzięki temu miejmy nadzieję, że te rodziny, które nie mogą sobie pozwolić na przykład na kredyt, będą mogły skorzystać z tego typu propozycji. Kolejne pytanie od pani Karoliny. Dzień dobry. Jakie ma pan plany z rozwojem komunikacji miejskiej na Wilanowie? Czy mieszkańcy miasteczka mogą liczyć na tramwaj? Tak, zdecydowanie tak. Będziemy budowali w ramach programu dotyczącej właśnie komunikacji. Lepsza komunikacja dotrze również na Wilanów, tramwaj na Wilanów z Mokotowa, nowe połączenia Wilanowa z Ursynowem, nowe autobusy, także na pewno sytuacja się zmieni i stolica lepszej komunikacji, nasz program właśnie na to jest nastawiony, na to, żeby były nowe linie metra, nowe linie tramwajowe, ułatwienia dla kierowców, nowe parkingi, bo to wszystko musi działać jak krwiobieg i zwłaszcza docierać do tych dzielnic, które do tej pory nie miały tak dobrej komunikacji jak choćby Ursynów, na którym mieszkam. Pan Tomasz pyta, Macierewicz powiedział, że Patryk Jaki, gdy zostanie prezydentem, to wyburzy Pałac Kultury. Jakie jest pana zdanie na ten temat? No ciekaw jestem, czy rzeczywiście politycy PiSu poszliby aż tak daleko, żeby sparaliżować miasto i pozbawić nas budynków, w którym są teatry, szkoły, basen, który bardzo dobrze służy warszawiakom. I mimo jego historii, którą wszyscy znamy, jest przez warszawiaków lubiany i został przez nich zaakceptowany. Oczywiście ja nie pozwolę na to, żeby wyburzyć pałac, który tutaj widzimy. No, punkt obowiązkowy każdej wycieczki, także do Warszawy. Choćby. Skoro wywołaliśmy Patryka Jakiego, to chciałbym, żebyśmy przeszli teraz do tematu szczepień. Zobaczmy, jak to wyglądało kilka lat temu na konferencji prasowej, która odbyła się w Sejmie. Ze statystyk wynika, że szczepienia są w porządku. Natomiast praktyka jest całkowicie inna. Nie wolno rodziców zmuszać do szczepień, strasząc epidemiami. Szanowni Państwo, mówią nam, że jeżeli nie będzie szczepień, to będą epidemie. Jakie epidemie? Zmuszanie rodzica do tak wrażliwej kwestii, jak szczepienie, tam gdzie to dotyczy bezpieczeństwa dziecka, kiedy rodzic nie chce przeprowadzić tego szczepienia, jest absolutnie nadużyciem polskiego państwa. No właśnie, temat szczepień budzi spore emocje. Szczepić czy nie szczepić? No oczywiście, że szczepić. To nie są żarty. To jest zabawa bezpieczeństwem naszych dzieci. Te obowiązkowe szczepienia są konieczne, zwłaszcza, że w Europie odradzają się czasami epidemie, o których lata nie słyszeliśmy. I dlatego, jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci były bezpieczne, to oczywiście te obowiązkowe szczepienia muszą pozostać. Ja kompletnie nie rozumiem tych ruchów antyszczepionkowych, które wspierał Patryk Jaki. Co ważniejsze, my chcemy w Warszawie wspierać szczepienia konkretnie przez działania samorządu. Po pierwsze, chcemy dopłacać do tych szczepionek 6 w 1, którym szczepione są małe dzieci na te najważniejsze choroby zakaźne. Oprócz tego chcemy więcej szczepień na grypę, nie tylko dla seniorów, ale również dla dzieciaków. No i chcemy szczepień przeciwko HPV, czyli wirusowi brodawczaka, który czasami powoduje raka. Za te wszystkie szczepienia będzie płaciło miasto. Ja uważam, że to jest kwestia naszego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa naszych dzieci. Trzaskowski rozmawia cały czas na żywo w internecie. Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o ich zadawanie w komentarzu. I kolejne pytanie od pani Agaty. Czy miał pan dramę przed spotkaniem z dziećmi w klasie? No zdecydowanie tak, dlatego że dzieci są bezwzględne, a te były jeszcze do tego bardzo inteligentne, bardzo żywe. Wiadomo, że zadają pytania na każdy temat, że nie ma żadnego tabu. Do tego jeszcze było sporo takich ćwiczeń praktycznych, ale naprawdę spotkanie było fantastyczne, bo pełno energii. Ale myślę, że każdy polityk musi naprawdę się parę razy zastanowić, zanim pójdzie na takie spotkanie, dlatego że dzieci wyłapią każdy fałsz. Dzieci zadadzą pytanie takie, którego się polityk nie spodziewa. No i tak dokładnie było. Kolejne pytanie. Pan Patryk pyta, czy zmieni się coś... Pan Patryk jaki? czy zmieni się coś w kwestii dostępności żłobków i przedszkoli? 7 tysięcy dzieci oczekuje na miejsce w żłobku. Tak, to jest jedna ze sztandarowych propozycji mojego programu. Jedna z pierwszych, którą zgłosiłem, ze względu na to, że rozmawialiśmy o pakiecie dla kobiet. Ja proponuję darmowe żłobki dla każdego warszawiaka. Przede wszystkim po to, żeby kobiety miały równe szanse, żeby mogły wrócić na rynek pracy. W tej chwili przedszkola są za darmo, natomiast my chcemy, żeby wszystkie żłobki były za darmo. I tam, gdzie nie będzie póki co miejsc w żłobku miejskim,
A tutaj oczywiście będziemy budowali również infrastrukturę. Tam miasto dopłaci do miejsca w żłobku prywatnym. Pan Karol, jak pan mówi, że zbuduje miejsca dla osób niesamodzielnych, to co to tak naprawdę, o co tak naprawdę chodzi? Czy to tylko dla seniorów, czy też dla niepełnosprawnych? To jest kilka pomysłów na to, dlatego że mamy takie osoby, które naprawdę sobie nie radzą i są w zakładach opieki leczniczej. Mamy taki zakład choćby na Mechofera. Ta część, która została wyremontowana przez miasto, wygląda jak w Skandynawii. Ta, która nie została remontowana, wygląda niestety dużo gorzej. I chcemy, żeby takich łóżek było znacznie więcej. Dla tych seniorów, również osób z niepełnosprawnościami, które niestety no, przykute są do łóżka. Natomiast chcemy również mieszkań wspomaganych dla seniorów czy dla osób z niepełnosprawnościami, które są w stanie same o siebie zadbać, ale no, muszą mieć do tego stworzone odpowiednie warunki. Co to za publikacja? To jest mój program, Warszawa dla wszystkich, to jest credo mojej kampanii i tym się też różnię od konkurentów, że ja przedstawiłem bardzo konkretną propozycję, przygotowaną, pełną, która zawiera wszystkie priorytety mojego programu, która wynika z rozmowy z warszawiakami, dlatego że opracowaliśmy ją razem z tym wstępny pomysł z radnymi Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, Koalicji Obywatelskiej, ale później weryfikowaliśmy wszystkie te pomysły na ulicy. I ten program wynika z rozmów z warszawiakami i warszawiankami, a co więcej, jeszcze do tego mamy 18 programów dzielnicowych. W ramach takiej akcji 18 dzielnic, jedna Warszawa, ja byłem we wszystkich właściwie dzielnicach raz, teraz objeżdżam je po raz drugi, po to, żeby rozmawiać i przedstawiać propozycje konkretne dzielnicowe, na przykład dołączenie kamienic do sieci ciepłowniczej na Pradze, czy kwestie dotyczące utwardzenia dróg i sieci kanalizacyjnej w Wawrze czy w Rembertowie, czy kwestie na przykład dotyczące połączenia Ursynowa z Wilanowem, czy rozbudowa infrastruktury edukacyjnej. Każda dzielnica ma swoją specyfikę i trzeba o tym pamiętać. I ten program różni się od innych programów, że on właśnie wynika z tych setek rozmów z warszawiakami, które przeprowadziłem przez ostatni miesiąc. Trzaskowski rozmawia na żywo w internecie. Prosimy o pytania, można je zadawać w komentarzach. Kolejne od strony Wolny Sejm, Wolne Sądy. Patryk Jaki wywiesił ogromną reklamę w centrum, zasłaniając ludziom widok z okien. Czy da się coś z tym zrobić? Da się zrobić, dlatego że chcemy przeforsować uchwałę krajobrazową wraz ze wszystkimi szczegółami, które są w niej zawarte. Chodzi o to, żeby się pozbyć tej szyldozy, która dominuje w Warszawie, żeby jasno określić, jak powinna wyglądać reklama w Warszawie, że te duże reklamy nie powinny mieć miejsca w centrum miasta i również uporządkować Warszawę. Nawet jeżeli chodzi o kwestie takie jak markizy czy te mniejsze reklamy, żeby one były w jednym formacie, tak żeby naprawdę w Warszawie, na ulicach Warszawy wprowadzić porządek. Dzisiaj mamy takie ulice jak Lwowska. Niewiele mamy takich ulic, które ocalały po II wojnie światowej. No i niestety tam mamy całkowity miszmasz reklamowy, mamy olbrzymie talerze z telewizjami internetowymi. No niestety nie jest to ładne. Chcielibyśmy, żeby nasze miasto, żeby moje miasto było dużo bardziej estetycznie zadbane. No dobrze, skoro powiedzieliśmy o reklamozie, to teraz może trochę o zieleni. Pani Ewa pyta, czy zamierza pan więcej zazieleniać naszą stolicę? Tak, zdecydowanie tak. Ja rozmawiałem wielokrotnie z cudzoziemcami i to, co się rzuca w oczy, to to, że oni mówią, że poza tym, że Warszawa się niesłychanie zmieniła przez te ostatnie lata, że bardzo dobrze im się w Warszawie żyje, albo kiedy ją odwiedzają, doceniają, jak się niesamowicie zmieniła, ale pierwsze, co mówią, że to jest bardzo zielone miasto, więc chcemy tę zieleń, którą mamy, chronić, ale chcemy tej zieleni mieć mniej. Ja deklaruję, że stworzymy 100 takich skwerów, małych parków po to, żeby ta zieleń była w każdym miejscu, w tych miejscach, gdzie w tej chwili mamy osiedla, nowe osiedla mieszkaniowe, żeby tamtej zieleni było jak najwięcej i żeby idąc przez Warszawę, żeby były takie dukty zielone, żeby właściwie można było przez Warszawę iść, nie wychodząc z zieleni. Chcemy zazielenić nasze ulice, chcemy zazielenić nawet te pasy, po których jeżdżą tramwaje. To teraz muzyka. Pani Beata pyta, jakiej muzyki pan słucha i czy jeździ pan na koncerty? Ja mam bardzo eklektyczny gust, słucham muzyki bardzo różnej. Słucham przede wszystkim jazzu, ale również soulu, słucham rapu, słucham muzyki również poważnej. Także gust rzeczywiście przez to, że w domu były tradycje muzyczne, właściwie łatwiej mi jest powiedzieć, jakiej muzyki nie słucham. Otóż nie słucham country, no nie słucham disco polo i nie lubię za bardzo ostrego metalu. Natomiast każda inna muzyka jak najbardziej. I tak, jeżdżę na koncerty, jeżdżę na duży festiwal jazzowy, największy w Europie, North Sea Jazz, a tak naprawdę chodzę na wszystkie koncerty, które są w Warszawie. Staram się być na wszystkich koncertach, które mnie interesują. To jest taki moment relaksu, moment zapoznania się z tym, co ciekawego się dzieje w muzyce. A w ogóle, jeżeli ja nie ściągnę sobie jakichś plików muzycznych nowych w każdym tygodniu, to ręce mi się trzęsą. Ja jestem absolutnie uzależniony od kupowania książek i od słuchania nowej muzyki.
Jeden taki duży koncert w Warszawie raz w roku się odbywa pod Pałacem Kultury, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tak. Kontrkandydat ma pomysł, czy miał pomysł na to, żeby przegonić orkiestrę z Warszawy. No to jest absolutny skandal, dlatego że Wielka Orkiestra jest tak ważna dla nas wszystkich, tak ważna dla naszego miasta, że trzeba ją hołubić, wspomagać i sprawiać, żeby jak najbardziej nam wzrastała. Każdy, kto nie jest w stanie uznać tych wielkich zasług orkiestry dla nas wszystkich i przede wszystkim dla naszych dzieci, ale również dla naszych seniorów, chyba nie rozumie tej polskiej rzeczywistości do końca. Kolejne pytanie od pani Anny. Czy jest możliwość obniżenia wieku bezpłatnej komunikacji dla emerytów i rencistów? To właśnie seniorzy zwrócili mi uwagę na te kwestie, dlatego że po obniżeniu wieku emerytalnego no jest pewna niesprawiedliwość, dlatego że przecież panie przechodzą na emeryturę wcześniej i w związku z tym no my również powinniśmy dostosować do tego taryfę, jeżeli chodzi o komunikację miejską. Ta taryfa powinna być obniżona, darmowa dla wszystkich seniorów. To jest moja deklaracja i chcemy ją dostosować oczywiście również do wieku emerytalnego. W tej chwili seniorzy płacą 50 zł, ci, którzy mają powyżej 70 lat, jeżdżą za darmo. Na pewno podejmiemy decyzję tak, żeby ta taryfa była sprawiedliwa. No to skoro o seniorach wspomnieliśmy, to może rzućmy okiem w takim razie na Parlament Seniorów, który odbył się 1 października w Warszawie. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam na czwartej sesji plenarnej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Trzeci raz w Polinie, no niestety w tym roku się nie udało w Sejmie, dlatego że marszałek Kuchciński się na to nie zgodził i nie chciał seniorów, takich nie chciał Parlamentu Młodzieży, dlatego mamy dzisiaj Parlament Seniorów tutaj w Muzeum Polin. Seniorzy są no niesamowicie zaniedbani, a już było dobrze, już były kilka kroków do przodu zrobione za poprzednich rządów, no i teraz stop, nie ma tego nawet nas tam nie ma. Co roku 1 października się spotykamy. I kiedyś w Sejmie, a teraz tutaj. I mam cały program dla seniorów. No i o to chodzi. Wybitny. Według mnie to pierwszy, super pierwszy numer. Z całym sercem. Ja maluję obrazy i kocham ludzi pięknych. Bardzo mi miło. A pana twarz to jest cudo. Dzieciom mówię głosować na pana Leszka Czaskowskiego. Kibicujemy Warszawie, żeby nie oddać. Tak, powstanie narodowe. Mam nadzieję, że wygra, bo wszyscy znajomi popierają bardzo serdecznie z całego serca pana posła. Dzisiaj tak naprawdę w momencie, kiedy robimy pakiet propozycji dla seniorów, to rozwiązujemy jeden z najważniejszych problemów Warszawy, dlatego że wszyscy moi rówieśnicy mówią przez cały czas o dwóch rzeczach. Po pierwsze o edukacji, jak pomóc naszym dzieciom, a po drugie o polityce senioralnej, jak się zaopiekować naszymi seniorami, których jest już ponad 400 tysięcy w Warszawie. To jest człowiek doświadczony, kulturalny, intelektualista. No to dobrze jest być rządzonym przez kogoś, kto ma szeroki horyzont. Każdy polityk powinien tutaj przyjść, żeby z Państwem się spotkać. Nie tylko doładować baterię, chociaż to niesłychanie istotne, ale przede wszystkim posłuchać tego, co Państwo macie do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Trzaskowski rozmawia na żywo w internecie. Dziś kandydat na prezydenta Warszawy odpowiada na Państwa pytania. Parlament Seniorów poza Sejmem. No niestety PiS podjął taką decyzję, żeby wyrzucić Parlament Seniorów z Sejmu. Nie rozumiem kompletnie tej decyzji. Na szczęście miasto przyszło tutaj w sukurs i mieliśmy kolejny, już trzeci Parlament Seniorów w Muzeum Polin. Pani Katarzyna, gdzie można zapoznać się z Pana programem? No przede wszystkim na mojej stronie internetowej, do czego wszystkich zapraszam, bo w programie zawarte są wszystkie propozycje, te najważniejsze dla miasta. No i oczywiście w publikacji. I oczywiście w publikacji, tak. Kolejne pytanie od pana Kuby. Czy jest pan za delegalizacją ONR-u? Tak, zdecydowanie tak, dlatego że uważam, że nie ma miejsca na faszyzm na ulicach Warszawy. Tutaj nie ma miejsca na odcienie szarości. Albo ktoś rozgrzesza tego typu zachowania na ulicach Warszawy, tak jak to robią rządzący, albo ktoś jest przeciw. I dlatego uważam, że ONR powinien zostać zdelegalizowany, dlatego że na ulicach Warszawy choćby było widać i na ulicach wielu polskich miast, że nawołuje do nienawiści, że szerzy hasła, na które na ulicach naszych miast po prostu nie ma miejsca. Pan Tomasz, Patryk Jaki powiedział, że Marsz Niepodległości to piękne wydarzenie. Co pan na to, mając na uwadze zamieszki, które miały miejsce, mnie to oburza?
No Marsz Niepodległości powinien być pięknym wydarzeniem, zwłaszcza na stulecie odzyskania niepodległości, bardzo pozytywnym, wesołym i patriotycznym, ale niestety widzimy, że dominują na nim ludzie, którzy wykrzykują rasistowskie hasła, czy niosą transparenty, które nie powinny się pojawiać na ulicach naszych miast, a niestety rządzący to rozgrzeszają. Miasto stara się reagować w momencie, kiedy dzieją się takie rzeczy i chce, żeby dana demonstracja była natychmiast zakończona, kiedy są rasistowskie hasła czy ksenofobiczne hasła. Natomiast rządzący ministrowie rządu PiS wielokrotnie to usprawiedliwali. Ja tego kompletnie nie rozumiem. Myślę, że będą musieli wypić to piwo, którego naważyli. Rozmawialiśmy o reklamozie, rozmawialiśmy o zieleni, to teraz o Wisłostradzie. Pani Aneta, bardzo podoba mi się pomysł przykrycia Wisłostrady. Jak to będzie dokładnie wyglądało i co to da? Bardzo się cieszę, dlatego że to jest jeden z moich ulubionych pomysłów. Chcemy ten fragment Wisłostrady, który jest pod Starym Miastem i Nowym Miastem, zakryć, tam gdzie są fontanny. Chcemy, żeby tam był nowy park miejski, taka sfera relaksu i rekreacji. I dzięki temu od Placu Bankowego chcielibyśmy pod Placem Teatralnym zrobić parking tak, żeby i koło Placu Bankowego, żeby te samochody z Placu Teatralnego i Placu Bankowego zniknęły, tak, żeby można było przejść do Starówki. Głównie dzisiaj tam dominują turyści. Mam nadzieję, że warszawiacy wtedy powróciliby na Starówkę i na Nowe Miasto, żeby było ich więcej. I później zejść przez ten park fontan, właśnie przez ten nowy park od razu do bulwarów. Myślę, że to wszystko zszyło by te bardzo fajne fragmenty miasta i stworzyło taką nową strefę, gdzie można by się było poruszać pieszo. Do tego mielibyśmy kładkę na Pragę, gdzie można by było rowerem albo pieszo przejść na Pragę i z kolei cieszyć się z tej Starówki, prawdziwej, autentycznej Starówki praskiej. Pan Paweł, czy przewiduje pan większe wsparcie dla dzieci, które uprawiają sport? Tak, to jest część tego mojego projektu Mały Wielki Sport. Chciałbym, żeby ta liczba, która dzisiaj jest wspomagana przez miasto, 27 tysięcy dzieciaków, którzy trenują w klubach mających wsparcie miejskie, została podwojona do 54 tysięcy. Mi bardzo zależy na tym, żeby oczywiście skupić się na tych dużych inwestycjach, której w Warszawie brakuje, żeby się skupić na dobrej współpracy z tymi dużymi klubami, żeby Warszawa miała te wielkie widowiska sportowe, na których jej zależy i które w pewnym sensie wzmacniają tożsamość miasta, ale najważniejsza jest młodzież. Najważniejsze jest to, żeby młodzież była sprawna, żeby mogła trenować, żeby ci najlepsi, tak jak to się od niedawna dzieje, mieli szansę również na stypendia po to, żeby w Warszawie ten wielki sport był zasilany przez młodzież. Pani Katarzyna pyta, jak pan ocenia zmiany zdania kandydata PiS i dodaje, nie był za in vitro, teraz niby jest, mówił pedały, a teraz mówi o otwartej Warszawie, to skandal. No to jest kwestia wiarygodności, dlatego że jeżeli spojrzymy na to, co mówią dzisiaj kandydaci na Urząd Prezydenta Miasta Stołecznego, czasami mówią rzeczy podobne, tylko problem polega na tym, że Patryk Jaki głosował przeciwko niektórym inwestycjom, na przykład hali widowiskowo-sportowej czy skrze, albo głosował, albo się nie pojawiał na głosowaniu, a później opowiada, że będzie te inwestycje realizował. Zwalczał in vitro, głosował przeciw, w tej chwili mówi, że będzie się nad tym zastanawiał, chociaż na końcu mówi, że będzie słuchał biskupów. Mówił na przykład o kwestii Okęcia i zmieniał zdanie, jak przyszło do głosowania na temat Okęcia, to stchórzył i wyciągnął kartę. Mówi o, na przykład o smogu, walce ze smogiem, a kiedy my przedstawiliśmy w Sejmie dobrą ustawę antysmogową, no to oczywiście PiS wyrzucił ją przez okno. To jest kwestia wiarygodności. No Patryk Jaki co chwilę zmienia zdanie. Ja ostatnio ze zdumieniem zobaczyłem, że się fotografuje na tle europejskiej flagi, a przecież jego rząd znany głównie był z tego, że tę europejską flagę wyprowadzał z posiedzeń rządu. Pani Karolina, darmowe żłobki to ciekawa propozycja, ale jak zadba pan o poprawę życia młodych kobiet, które jeszcze nie posiadają dzieci? No, to w programie dla kobiet, który przedstawiłem jako pierwszy, dlatego że pamiętam o tym, jaka była wtedy sytuacja. Wtedy mieliśmy dyskusję na temat tego średniowiecznego prawa antyaborcyjnego, które nam zaproponowano w Sejmie i które PiS chciał omawiać i wtedy jasno powiedziałem, na to nie może być zgody. W Warszawie prawa kobiet muszą być przestrzegane. Przede wszystkim przestrzegane w szpitalach miejskich, które nie mogą się powoływać na klauzulę sumienia jako cały szpital, bo to jest po prostu wbrew prawu. Przede wszystkim jeżeli chodzi o dostęp do antykoncepcji, ale głównie skupiamy się na równości praw. I dlatego mówimy o darmowych żłobkach, żeby kobiety mogły uczestniczyć na równi z mężczyznami w rynku pracy. Dlatego mówimy o wyrównaniu płac we wszystkich instytucjach miejskich, ale również w spółkach, które są miastu podległe. Dlatego mówimy o walce z przemocą w rodzinie. Tutaj rząd PiS-u wycofuje wsparcie dla wszystkich organizacji pozarządowych, które się takimi problemami zajmują. A ja mówię jasno, my będziemy dbali o prawa kobiet.
prawa kobiet w Warszawie będą przestrzegane i będą wspierane, i będą wspierane wszystkie organizacje pozarządowe, które o tym mówią. Również zorganizujemy specjalne lekcje, takie obywatelskie lekcje, gdzie będziemy mówili o konstytucji, ale również o kwestiach równościowych w szkołach, dlatego że dzisiaj tego brakuje, a PiS próbuje wprowadzić zupełnie inny obraz kobiety w szkołach. My się na to nie zgodzimy, a przede wszystkim nie zgodzimy się na odbieranie finansowania organizacjom pozarządowym. Kultura, proszę Państwa, teraz. Pani Ola pyta, czy będzie nakładana cenzura w kulturze w warszawskich teatrach? Oczywiście, że nie. Cenzura to jest pomysł PiSu. Ja chcę, żeby kultura w Warszawie była jak najbardziej różnorodna, taka jak ona dzisiaj jest. Kultura czasami musi prowokować do myślenia. I dlatego chciałbym, żeby kultura była różnorodna, żeby ona była zarówno w Warszawie, żeby była i była wzmacniana ta kultura z najwyższej półki. Te najwspanialsze festiwale, na które przyjeżdżają ludzie z Europy czy ze świata, ale również ta kultura blisko domu, ta, którą organizują organizacje pozarządowe, festiwal uliczny, czy w końcu kultura blisko mieszkańców Warszawy w każdej dzielnicy, bo chcemy organizować takie centra aktywności lokalnej po to, żeby ci mieszkańcy tych dzielnic, które są trochę dalej od centrum, również znaleźli kulturę czy sport i rekreację na wyciągnięcie ręki. Czy będzie więcej pieniędzy na in vitro, pyta pan Wojtek. Zdecydowanie tak. In vitro, ten program, który został zlikwidowany przez PiS na szczeblu rządowym, Warszawa na szczęście ma. Chcemy ten program rozbudowywać i na pewno na in vitro będzie w budżecie miasta więcej pieniędzy. No to przenieśmy się teraz na Legię. Przypomnijmy debatę, która odbyła się z kandydatami na prezydenta Warszawy. Sport, proszę Państwa, to ważny temat, tym bardziej, że sportowa Warszawa bardzo się rozwinęła przez ostatnie lata. Zobaczmy właśnie, jak było kilka dni temu na Legii. Widać, że obecne władze są z siebie zadowolone i na dowód tego, że są z siebie zadowolone, dwa razy wymieniają drukarza Warszawa. Ciekawa jest ocena sportu w Warszawie z ust przedstawiciela PiS-u, a przecież gdyby PiS chciał to, co zrobił, to nie byłoby stadionu Legii, dlatego że przecież przedstawiciele tej partii w Radzie Miasta głosowali przeciwko rozbudowie tego stadionu, a minister Błaszczak, wtedy nie minister, chciał skarżyć do Komisji Europejskiej decyzję o rozbudowie tego stadionu. Ja wolałbym raczej słyszeć, że właśnie to właśnie wolałbym, żebyście się Państwo rozliczyli z tego, co zrobiliście do tej pory, a nie co będziecie robić. No trudno narzekać na infrastrukturę, jeżeli się jest na tak wspaniałym stadionie Legii, który został wybudowany dzięki obecnym władzom Warszawy, dzięki Platformie Obywatelskiej. Ja chcę Państwu powiedzieć, że najwyższy czas, żebyśmy w Warszawie obudzili prawdziwe aspiracje sportowe. Warszawa potrzebuje hali sportowo-widowiskowej i taką wybudujemy na błoniach Stadionu Narodowego, jeżeli się porozumiemy. Tutaj mój konkurent mówił o tym, że sport łączy, mam nadzieję, że tak dokładnie będzie. Jeżeli chodzi o Skrę też odbudujemy. A kolejna kwestia to Młodzieżowe Centrum Sportu, które zbudujemy przy Konwiktorskiej. Stegny, zadaszenie Stegiem. Mam nadzieję, że tutaj też dojdzie do porozumienia, bo miasto się starało wielokrotnie współpracować tutaj z ministerstwem, żeby móc zadaszyć Stegny. Małe kluby sportowe. Dalej będziemy kontynuowali inwestycje choćby na hutniku, czy w klubach takich jak Drukarz. Będziemy zadaszać Orliki i Syrenki. Doprowadzimy do tego, żeby ta infrastruktura szkolna, która się niesłychanie przez te ostatnie lata zmieniła, była codziennie w weekendy dostępna. Bardzo dobra debata, merytoryczna. Myślę, że dużo dobrego przyniesie ona sportowi w Warszawie. Oczywiście z zwycięzcą jest Rafał Trzaskowski. Przede wszystkim świetna debata. Gratulujemy organizatorom. Debatę oczywiście wygrał Rafał Trzaskowski. 3-0. Tak właśnie wyglądała debata na warszawskiej Legii. No to co z tym sportem? O sporcie już trochę powiedzieliśmy. Przede wszystkim to te inwestycje, bardzo ważne, których do tej pory nie udało się zrealizować. Hala widowiskowo-sportowa. Tutaj porozumienie z rządem jest trudne, dlatego że to miejsce to błonia Stadionu Narodowego. One są własnością państwa, ale mam nadzieję, że to porozumienie będzie możliwe. Wreszcie po latach sporów sądowych jesteśmy w stanie również rozwiązać, mam nadzieję, problem Skry i wybudować prawdziwy stadion lekkoatletyczny z otwarciem się na okolicznych mieszkańców. To jest niesłychanie istotne, żeby ten stadion otwierał się na
okoliczne Błonia Pulmokotowskich. Do tego Centrum Sportu Młodzieżowego na Konwiktorskiej. To jest niesłychanie istotne, bo chcemy, żeby ten sport młodzieżowy był przez cały czas wzmacniany. Czy zadaszenie Stegien, to też jest porozumienie konieczne z rządem. Oprócz tego stypendia dla młodzieży, oprócz tego współpraca z klubami, bardzo ważna, dlatego że chcemy, żeby kluby były wspierane za wyniki. Te kluby, które są w ekstraklasie, te, które są w pierwszej klasie, niezależnie od tego, czy to jest piłka nożna, czy to jest na przykład koszykówka, czy siatkówka, żeby te kluby wszystkie znalazły wsparcie. Więcej stypendiów indywidualnych dla najlepszych warszawiaków. No i tak jak powiedziałem, podwojenie liczby dzieci, które są w tej chwili wspierane przez miasto, które trenują z 27 do 54 tysięcy. Pan Patryk komentuje, pan jaki ma absurdalną koncepcję dzielnicy przyszłości? Jestem za tym, by zrewitalizować istniejące obiekty zielone, ale czy ma pan, panie Rafale, pomysł na nowy obiekt o podobnej skali i rozmachu w pozytywnym tych słów znaczeniu? 19 dzielnica to Wisła. Od wielu, wielu, wielu miesięcy w ten sposób propagowany pomysł na to, żebyśmy my byli w stanie jak najwięcej czasu spędzać na Wisłą. Mówi się, że Dziki Brzeg jest unikalny w skali europejskiej. Absolutnie, absolutnie jest rzeczywiście unikatowy w skali europejskiej, czy nawet światowej. Ja zawsze opowiadam zasłyszaną anegdotę, że przyjechali Koreańczycy i pytali, ile myśmy miliardów wydali dolarów na to, żeby tak wspaniałą, dziką przyrodę zachować nad Wisłą. Więc mamy ten brzeg, który jest dziki, na którym przede wszystkim powinna dominować właśnie dbałość o ochronę środowiska i gdzie mogą być fantastyczne parki, gdzie mogą być plaże, ale gdzie nie będzie betonu. I z drugiej strony, jak patrzę na tę koncepcję Patryka Jakiego, to widać, że on nie do końca rozumie Warszawę, dlatego że naprawdę warszawiacy nie tęsknią za tym, żeby były wszędzie wielkie wieżowce i żeby wielkie łodzie motorowe mogły parkować nad Wisłą. To kompletnie nie o to chodzi. A 19 dzielnicę już myśmy dawno, dawno w Warszawie wymyślili. Natomiast jeżeli chodzi o innowacyjność, ja proponuję w projekcie Innowacyjna Warszawa stworzenie takiego specjalnego centrum nowych technologii, gdzie właśnie startupy będą mogły tworzyć nowe technologie na potrzeby miasta. Na przykład aplikacje, które pomogą nam szybciej znaleźć miejsce parkingowe, aplikacje, które będą zarządzały ruchem na ulicach. To wszystko w Warszawie może się dziać. Znaleźliśmy nawet miejsce na Pradze, gdzie tego typu miejsce mogłoby powstać i na pewno ja jako minister, były minister cyfryzacji, który właśnie dbał o rozwój startupów, który dbał o to, żeby udostępniać dane publiczne obywatelom, żeby na tym można było budować ciekawe aplikacje. Na pewno będę dbał i zapowiadałem to wielokrotnie i dużo, dużo wcześniej niż inni kandydaci pierwsze zdanie na ten temat wypowiedzieli. Na pewno będę dbał, żeby Warszawa była miastem inteligentnym i żeby się w ten sposób rozwijała. No i mamy jeszcze obszar Natura 2000. Tak, oczywiście, który musi być chroniony i dlatego zostawmy tamtą stronę Wisły w spokoju. Niech ona będzie dzika, fantastyczna. Raczej inwestujmy w parki, inwestujmy w dzikie plaże, inwestujmy w ścieżki rowerowe. Ja myślę, że te dwa brzegi Wisły, każdy charakteryzujący się zupełnie czym innym, to jest dokładnie to, czego warszawiacy potrzebują. Do tego właśnie kładki pieszo-rowerowe, które będą te dwa miejsca spinały. To jest to, co naprawdę warszawiakom w duszy gra. Użytkownik o nazwie Olekco pyta, co to za pomysł z nocnym burmistrzem? Nocny burmistrz to jest taki pomysł, który został zapożyczony z wielu europejskich miast. Chodzi o to, żeby była jedna osoba, która będzie odpowiedzialna za taki program, który ja nazywam Warszawa po godzinach. Czyli za to wszystko, co dzieje się wieczorami, a nawet czasami w nocy. Za rozrywkę głównie, za to, co dzieje się na bulwarach, w klubach nocnych, za to, żeby proponować taką ofertę spędzania czasu po godzinach, ale również dbać o to, co się w Warszawie dzieje właśnie w godzinach wieczornych czy nocnych i rozwiązywać konflikty. Na przykład konflikty pomiędzy klubami a mieszkańcami, którzy mieszkają obok. Jest komisja klubowa. Warto, żeby ze strony miasta była też jedna osoba, która będzie rozmawiać z tymi wszystkimi, którzy próbują te konflikty rozwiązywać. No ale przede wszystkim, która będzie dbała o to, żeby ta oferta była różnorodna i żeby ona odpowiadała na zapotrzebowanie warszawiaków. Kolejne pytanie od pani Doroty. W niektórych miastach zakazują filmu Claire. Podobno w tej sprawie wypowiadał się członek sztabu PiS. Czy pan na to pozwoli w Warszawie? Ja mówiłem wielokrotnie, zero jakiejkolwiek cenzury w naszym mieście. Myślę, że nikt chyba by nie wpadł na taki pomysł, żeby w Warszawie zakazywać pokazywania filmu Claire, czy jakiegokolwiek innego filmu, który został dopuszczony do dystrybucji. Warszawa dla wszystkich? To jest credo mojej kampanii. Tutaj właśnie chodzi między innymi również o to, żeby nie było żadnej cenzury, żeby wszyscy byli równi. Niezależnie od tego, gdzie się urodzili, czy są warszawiakami z urodzenia, czy przyjechali tutaj kilka lat temu, czy kilkanaście, czy jaką mają sytuację finansową,
jakie mają przekonania polityczne. My byśmy nigdy nie powiedzieli, że będziemy wspierali tylko tych, którzy na nas głosują. A tak przecież mówi PiS. PiS mówi, będziemy wspierali tylko tych, którzy na nas głosują. To jest coś nieprawdopodobnego. Widać, że PiS traktuje budżet państwa jak skarbonkę partii politycznej. My będziemy wspierać wszystkich, będziemy dbali o to, żeby Warszawa była otwarta, żeby była dla wszystkich. Ale przede wszystkim chcemy dbać o tych, którzy sobie trochę gorzej radzą w życiu. Chcemy być ze wszystkimi mniejszościami, które są spychane w tej chwili przez PiS na margines. Chcemy być z osobami z niepełnosprawnościami. Chcemy być blisko tych, którzy wychodzą z bezdomności czy z uzależnień. Warszawa jest relatywnie bogatym miastem i stać nas na to, żeby zadbać o równe szanse. Również równe szanse pomiędzy dzielnicami, dlatego że dzisiaj oczekiwany wiek mężczyzny, który mieszka, wiek życia mężczyzny, który mieszka na Pradze północ, to jest 60 kilka lat, natomiast na Wilanowie 80. My musimy wyrównywać szanse. My musimy zadbać o to, żeby ten podstawowy standard obowiązywał w całej Warszawie. Pani Kamila, czy planujecie konkursy dla artystów w celu wzbogacenia tkanki miasta? Takie konkursy są organizowane i na pewno będziemy dbali o to, żeby kultura rozwijała się w bardzo różnorodny sposób. Właśnie również poprzez konkursy, głównie dla organizacji pozarządowych, ale sami artyści na szczęście są wspierani i to często wspierani przez dzielnice. Ja na przykład ostatnio byłem na Bielanach. Bielany bardzo dbają o swoich artystów, którzy są związani z Warszawą, którzy są związani z Bielanami i starają się wspierać właśnie tych lokalnych artystów, dlatego że Warszawa ma swoją specyfikę. Ma swoją specyfikę całego miasta, ale również ma fantastyczne różnice pomiędzy dzielnicami i te różnice trzeba wspierać po to, żeby ta różnorodność królowała na naszych ulicach. Pan Adam pisze, czy pożycza pan książki Patrykowi Jakiemu, bo Biedak ma tylko o niemieckich lokomotywach? Ja w ogóle muszę szczerze przyznać, że nie lubię pożyczać książek. Bardzo dbam o swoje książki. Jak to robię, to od razu notuję, komu pożyczam. Nie wiem, czy Patryk Jaki byłby osobą, której można by było pożyczać książki, dlatego że myślę, że miałby problem, co pożyczyć, dlatego że on tak często zmienia zdanie, że chyba codziennie musiałby zmieniać książkę, którą chciałby czytać. A jak pan czyta, to zaznacza pan sobie coś w książkach, czy raczej ma pan jakąś zakładkę, żeby wiedzieć, na której stronie? Nie zaznaczam, tylko w skryptach akademickich czasami pisałem i to ołówkiem, po to, żeby potem to móc zmazać. Natomiast ojciec mnie nauczył takiego traktowania książek niemalże jak świętości. W związku z tym, broń Boże, nie zaznaczam, myję ręce, zanim zabieram się za książki. No mam rzeczywiście taki dosyć stosunek, powiedziałbym, nabożny do książek. I to jakichkolwiek. Ja nawet kryminałów nie wyrzucam, tylko je kolekcjonuję, co moją żonę doprowadza do szewskiej pasji, dlatego że książki wysypują się właściwie zewsząd. A ulubiona książka? Ja mam mnóstwo ulubionych książek. Polacy najbardziej kochają Mistrza i Małgorzatę. Ja tu akurat popieram ten gust, bo jest to jedna z najfantastyczniejszych książek w kanonie literatury. Ale trzeba było zapytać jaka, dlatego że ja czytam i kryminały, czytam dalej komiksy, kocham komiksy, czytam bardzo dużo książek historycznych, czytam reportaże, czytam biografie. Oczywiście czytam też książki dotyczące Unii Europejskiej czy stosunków międzynarodowych, bo to są przedmioty, które wykładam. Dosyć eklektyczne zainteresowania i w każdej z tych dziedzin mam swoich ulubionych autorów, mam swoje ulubione książki. Kryminały, tak? Kryminały, oczywiście. To Agatha Christie czy może Garner? Nie, nie. Agatha Christie i Garner to zaczynałem, jak byłem bardzo młody, od Garnera i Agaty Christie, od Chandlera, którego do dzisiaj kocham, od Alistaira MacLeana. Dzisiaj czytam tych nowych autorów, których mogę wszystkim polecić. Takich jak na przykład Daniel Silva, który pisze fantastyczne książki szpiegowskie, czy Philip Kerr, który się cofa do czasów Republiki Weimarskiej, później do hitlerowskich Niemiec i tam bardzo ciekawy, niejednoznaczny detektyw rozwiązuje przeróżnego rodzaju historie, ale czytam, tak, czytam mnóstwo książek sensacyjnych, no i czytam mnóstwo literatury. Ja kiedyś pasjonowałem się literaturą amerykańską, bo studiowałem anglistykę, w związku z tym, jeżeli ktoś dostanie Pulitzera albo nagrodę jakąkolwiek inną, czy Bookera brytyjskiego, to zawsze muszę taką książkę przeczytać, żeby zobaczyć, czym się w tej chwili zachwycają czytelnicy w świecie. Pani Kamila, co planujecie zrobić w kierunku rozwoju turystyki w Warszawie? Czy chcielibyście przyciągnąć więcej turystów zagranicznych? Jeśli tak, to w jaki sposób?
Zdecydowanie tak, Warszawa już przyciąga turystów, bo jest miastem nieoczywistym, bardzo, bardzo różnorodnym i turystom się niesłychanie podoba. Turyści chcą jechać do Krakowa, chcą jechać do Gdańska, ale również kochają Warszawę, dlatego że właśnie Warszawa jest niejednoznaczna, wszystko tutaj można znaleźć i o tym będziemy za każdym razem przypominać turystom. Ja myślę, że czas na to, żeby Warszawa trochę bardziej zadbała o jednoznaczny przekaz co do swojej tożsamości. Ja na przykład dawno nie widziałem dobrego reklamowego filmu o Warszawie. Będziemy o to dbać. Dzisiaj hasłem w Warszawie jest zakochaj się w Warszawie. No, mało mówi chyba turystom o tym, czym Warszawa tak naprawdę jest, tym miastem dynamicznym, nieoczywistym, które ma wiele twarzy, różnorodnym. To będziemy starali się wszystkim w Europie i na świecie pokazać. Czy prezydent Warszawy zarządza tylko miastem w mieście, czy potrzebuje także kontaktów międzynarodowych? Oczywiście, że tak. Warszawa, zarządzanie Warszawą to jest w ogóle zarządzanie małym państwem. Z tak dużym budżetem, z tak dużymi potrzebami, z tak dużą liczbą programów. I oczywiście niesłychanie istotne są relacje w świecie i relacje w Europie. Zwłaszcza, że przy tym jak PiS prowadzi politykę zagraniczną, Polska powoli znajduje się przez politykę PiSu na marginesie. My musimy dbać, żeby te relacje były jak najbliższe i pomiędzy miastami partnerskimi i w ramach instytucji europejskich, które zajmują się miastami, jak na przykład Komitet Regionów czy wszelkiego rodzaju stowarzyszenia gmin europejskich, ale przede wszystkim konieczne jest to do tego, żeby przyciągać do Warszawy inwestorów, żeby Warszawa mogła rozwijać się na miarę swoich aspiracji, żeby mogła prezentować się na targach, żeby mogła być jak najlepiej w Europie promowana i do tego oczywiście konieczne jest doświadczenie i relacje międzynarodowe. Ja nieskromnie mogę powiedzieć, że mnóstwo takich relacji mam, bo przecież zajmuję się polityką europejską od ponad 20 lat. Byłem posłem do Parlamentu Europejskiego, jestem wiceszefem największej europejskiej partii, Europejskiej Partii Ludowej, no i również byłem ministrem do spraw europejskich. Te relacje, jeżeli udałoby mi się wygrać, na pewno wykorzystam po to, żeby Warszawa mogła rosnąć i żeby mogła ścigać te swoje europejskie aspiracje. Naprawdę Warszawa nie musi porównywać się z całym szacunkiem do Sofii, tylko może się porównać do Sztokholmu, jeżeli chodzi o edukację, może się porównywać do miast takich jak Helsinki czy Tallinn, jeżeli chodzi o rozwiązania inteligentnego miasta, może się porównywać do Londynu czy do Paryża, jeżeli chodzi o różnorodną ofertę w dziedzinie kultury, na przykład do miast niemieckich czy szwajcarskich, jeżeli chodzi o standard opieki nad seniorami. To są standardy, które powinniśmy gonić. My naprawdę nie mamy żadnych kompleksów i myślę, że takie standardy będą wyznaczały pewien trend dla całego miasta. Jeżeli ktoś zna te miasta, zna ludzi, którzy nimi zarządzają, ma znajomości, no to łatwiej mu z tego typu wzorców korzystać. A języki mają tu znaczenie? Języki się zawsze przydają, zwłaszcza w kontaktach międzynarodowych. A ile pan zna języków? Ja znam ich 5, zresztą wszystko zależy, co to znaczy znać język, bo... No powiedzmy, żeby się porozumieć swobodnie. To więcej, dlatego że angielski, francuski, hiszpański to są języki, w których jestem w stanie występować na konferencjach. Mówię nieźle po rosyjsku i po włosku, ale jeszcze jest parę innych języków, w których jestem w stanie się porozumieć. Na przykład po chorwacku, bo bardzo często tam jadę, chociaż pewnie o rozwoju miasta po chorwacku bym nie porozmawiał. Są oczywiście tacy ludzie, jak to mawiał Kisiel, mówił w 7 językach, w żadnym nie miał nic do powiedzenia. Ważniejsze jest to, żeby mieć coś do powiedzenia w tych językach, ale języki się przydają, dlatego że ja po sobie wiem, że jeżeli rozmawia się z Hiszpanami po hiszpańsku, a jeszcze do Katalończyków jest się w stanie puścić oko i powiedzieć ze 2 zdania, to pomaga w nawiązywaniu relacji, a te relacje dla rozwoju miasta są niesłychanie istotne. To na zakończenie zobaczmy jeszcze pana wystąpienie z Sejmu, ostatnie wystąpienie. No, było troszkę ostre. Warszawa to jedyne duże miasto w Polsce, które nie ma hali sportowej z prawdziwego zdarzenia. Takie były słowa Patryka Jakiego. Otóż w głosowaniu numer 57 głosował przeciw. Mieszkanki stolicy chcą tworzyć i widzieć Warszawę jako miejsce przyjazne wszystkim kobietom, mówi pan Patryk. Jednak nie zawsze wyobrażenia i plany mieszkanek stolicy są w zgodzie z zamysłem obecnych władz miasta. Głosowanie numer 151. 5 milionów złotych na stworzenie Instytutu Centrum Praw Kobiet. Niesłychanie istotne, ponieważ wycofujecie pieniądze ze wszystkich organizacji, które bronią praw kobiet. Sprawdzamy. Głosował przeciw. Idźmy dalej. Zastanówmy się, jak to było na przykład w kulturze. Dla nas wszystkich kultura jest absolutnym priorytetem. Co mówi mój konkurent? Warszawa potrzebuje nowego otwarcia w sferze kultury, propozycji zarówno dla swoich mieszkańców, jak i samych artystów. Głosowanie numer 277, 30 milionów na Symfonia Varsovia. I szukamy. Szukamy. Otóż, proszę państwa, Patryk Jaki głosował w tym głosowaniu przeciw.
Znowu przeciw, niesamowite. Chcecie pielęgnować tradycję Powstania Warszawskiego, tak jak my wszyscy. No więc pojawiła się poprawka, budżetowa poprawka, panie pośle, o utworzenie dziennego domu wsparcia dla powstańców warszawskich. Notabene domu, który żeśmy otworzyli w zeszłym tygodniu, bo sami znaleźliśmy pieniądze na ten cel. I co? Była poprawka do budżetu państwa, numer 192. I jak głosował Patryk Jaki? Głosował przeciw. Przez cały czas mówią o wiarygodności. I co obiecują? Obiecują na przykład metro w Warszawie. No więc ja się pytam, gdzie są zapisane te wydatki w projekcie budżetu? Premier i minister rozwoju mówi, że pieniądze pójdą tam i mówi to bezpośrednio paru waszych polityków, gdzie tak naprawdę wygra partia rządząca. Większość pieniędzy z unijnego budżetu, które Polsce się należą, będziecie zobowiązani do tego na mocy rozporządzenia unijnego, żeby te pieniądze uzupełnić. Więc ja bym radził, żebyście się zastanowili nad tym, jak ten budżet na ten i kolejny rok powinien wyglądać. Dziękuję bardzo. Trzaskowski rozmawia cały czas na żywo w internecie ostro, ale konkretnie i merytorycznie o tym, jak głosował Patryk Jaki, a co później mówił. No tak, dlatego że w polityce najważniejsza jest wiarygodność. Obiecać można wszystko, można mówić o każdej propozycji, tylko pytanie jest, czy ktoś jest wiarygodny. No bo jeżeli ktoś głosował przeciwko inwestycjom, które obiecuje, jeżeli ktoś zapowiada, że będzie walczył z niektórymi patologiami, a potem się okazuje, że nic z nimi nie robił, nie chce na przykład walczyć ze smogiem tak naprawdę, bo odrzuca ustawę, zmienia bez przerwy zdanie, no to to jest kwestia, która powinna niepokoić moim zdaniem wyborców i dlatego warto o tym mówić. To na zakończenie jeszcze pytanie od pana Patryka, ale nie Jakiego, bo widzę, że pisze o Patryku Jakim. Patryk Jaki dopiero na potrzeby kampanii zaczął rozliczać się w Warszawie. Jak zamierza pan zachęcić mieszkańców, żeby częściej płacili podatki w naszym mieście? No nawet Patryk Jaki się przekonał, dlatego że wiele lat, sam mówi o tym, że dekady jest związany z miastem, a dopiero od kilku miesięcy zaczął płacić tutaj podatki. Natomiast no, przede wszystkim zależy nam na tym, żeby tę ofertę, którą mamy, na przykład ofertę tańszego dostępu dla seniorów do sportu czy rekreacji i również dla ludzi młodszych, na przykład ofertę do mieszkań, tańszych mieszkań na wynajem, czy kwestie dotyczące dopłat do dzieci w szkołach, żeby tutaj preferencje mieli ci, którzy płacą podatki w Warszawie. W związku z tym chcemy sprawić, żeby bycie warszawiakiem było jak najbardziej atrakcyjne, a ponieważ jest i będzie jeszcze bardziej atrakcyjne, mamy nadzieję, że to spowoduje, że każdy będzie chciał czuć się odpowiedzialny za miasto, w którym mieszka i z którego korzysta, z którego usług korzysta i że to skłoni ludzi do tego, żeby te podatki płacić. Notabene nasz program Koalicji Obywatelskiej jest taki, żeby w ogóle większa część podatków zostawała w samorządach. To jest niesłychanie istotne, bo ja uważam, że sekret naszego sukcesu to są mocne, sekret sukcesu naszej demokracji to są mocne samorządy, że my tak dużo władzy oddaliśmy samorządom i za tym poszły pieniądze. A PiS chce centralizować, a my chcemy właśnie oddawać coraz więcej władzy w ręce obywateli. No i to by było na tyle pytań od internautów. Bardzo dziękuję. Podsumujmy jeszcze nasze spotkanie. Sześć filarów programu Stolica Lepszej Komunikacji. Stolica Lepszej Komunikacji, czyli ten krwiobieg, który spowoduje, że będzie każdy o 20 minut, miejmy nadzieję, mógł szybciej dojechać do pracy czy do domu, metro, SKM-ka, nowe linie metra, ułatwienia dla kierowców, parkingi, wszystko w jednym systemie, który funkcjonuje jak właśnie krwiobieg. Stolica Edukacji. Stolica Edukacji to jest to, na czym mi niesłychanie zależy jako ojcu dwójki dzieci. Moja córka jest w 8 klasie, mój syn w 4 i bardzo mi zależy na tym, żeby inwestować w edukację, dodatkowe zajęcia dla dzieciaków. Oprócz tego oczywiście kwestia dotycząca rozbudowy infrastruktury. To są wszystko te priorytety, które będziemy realizować. Zielona Stolica? Zielona Stolica, jak najwięcej parków, skwerów, oczywiście komunikacja niskoemisyjna w Warszawie. Będziemy dbali o to, żeby Warszawa była jak najbardziej zielona, żeby wzmacniać wszystkie miejsca, które funkcjonują jak zielone płuca naszego miasta. Zdrowa Warszawa. Zdrowa Warszawa, tutaj oczywiście wszystkich deficytów, które dzisiaj rządzący nam gromadzą jeden po drugim, nie nadrobimy, ale chciałbym, żeby przywrócić dyżury w weekendy i w święta w każdej przychodni, w każdej z dzielnic. Chciałbym finansować szczepienia, zarówno te dla maluchów, jak i na grypę, jak i na
przeciwko temu wirusowi HPV. Chcielibyśmy, żeby w każdej przychodni w Warszawie, czy w wybranych przychodniach były dodatkowe dyżury specjalistów. Chcemy w to zainwestować, dlatego że chcemy przynajmniej na tyle, ile możemy dołożyć swoją cegiełkę do skrócenia kolejek. No i oczywiście taki bardzo nowy program teleopaska. Ja spotkałem panią Anię, która mieszka przy Placu Teatralnym, która taką teleopaskę ma, która mierzy tętno, która mierzy ciśnienie, przekazuje te dane do centrum, które zawiaduje pacjentami, a w razie czego, gdyby się odpukać coś złego przytrafiło, no to natychmiast to centrum jest alarmowane. Nawet ta opaska wydaje dźwięk, dzięki czemu mogą sąsiedzi przyjść z pomocą, albo może być... Na przykład na ulicy ktoś może też na ulicy, tak, albo w domu. To jest bardzo ważne. Takie programy będziemy wspierać. A to każdy taką opaskę... Na razie mamy pilotażowy projekt. Chcemy ten program rozszerzać. Warszawa dla seniorów. Warszawa dla seniorów to jeden z najbardziej bogatych programów, które proponuję. Dla tych aktywnych wspomaganie uniwersytetów trzeciego wieku, wspomaganie tych wszystkich imprez, które są w Warszawie organizowane, takie miejsca aktywności dziennej, w których można zjeść ciepły posiłek, uczyć się nowych technologii, czy po prostu miło spędzić czas. No i dla tych mniej aktywnych, którzy już sobie niestety tak dobrze nie radzą, zwłaszcza w tych ośrodkach przy warszawskich szpitalach, w których mogliby, można by się było nimi zaopiekować, gdzie też opiekunowie mogliby mieć urlopy wytchnieniowe, zostawić swoich bliskich na kilka choćby dni pod opieką specjalistów. Pilotażowy projekt budowania wind, bardzo istotny, dlatego że mamy wielu takich seniorów, którzy nie są w stanie z trzeciego czy czwartego piętra zejść. Mnóstwo takich projektów, łącznie z takimi jak na przykład złota rączka na koszt miasta, żeby była osoba, która może przyjść i dokonać takich prostych napraw w domu seniora. Stolica innowacji. Stolica innowacji, mówiłem już kilka słów na ten temat. To jest to centrum innowacji, które chcemy stworzyć na Pradze, tak żeby startupy, przedsiębiorcy mogli rozwijać nowe technologie na rzecz miast. Bardzo dziękuję za spotkanie. Trzaskowski rozmawia, rusza taki nowy projekt w internecie. Dziś mieliśmy pierwsze spotkanie. Warto rozmawiać? Absolutnie warto rozmawiać. Na pewno będziemy dalej odpowiadać na pytania internautów. Ja spędziłem większość czasu w ostatnich miesiącach na ulicach, rozmawiając z ludźmi, ale też bardzo często odpowiadamy na te pytania, które pojawiają się w internecie. Rafał Trzaskowski, kandydat na prezydenta Warszawy. Bardzo dziękuję panu za spotkanie. Dziękuję bardzo. I to wszystko na dziś, proszę państwa. Bardzo dziękuję raz jeszcze za spotkanie. Zachęcam do odwiedzania profili społecznościowych Rafała Trzaskowskiego oraz stronę internetową. Ja nazywam się Tomasz Słodki. Do zobaczenia. Thank you.